Kropka. Musimy stwierdzić kategorycznie, że pani ma śliczne rączęta i cudowne oczy. Czy pan oszalał? Cóż podobnego, no, to skandal. Nie może pani tu ani chwilę dłużej pozostać. Ma pani natychmiastową dymisję. Też? Co, znowu pani straciła posadę? O, niech się pani nie martwi. Znajdziemy coś dla pani. Z taką ładną buźką, z takimi ślicznymi ślipkami nie trudno będzie... Proszę wyjść. Też? Od miłości nic się nie wykręci. Przyjdzie sama mimo twojej chęci. Trafi celną strzałą, patrzysz już się całą, jak szalona zakochała się. Klimciu, przestań piszczeć. Właśnie, że będę piszczeć, bo chcę zostać śpiewaczką. Nie mam zamiaru całe życie pracować w magazynie mód. Od miłości nikt się nie wykręci. Przestań! Nawet w domu nie mam chwili spokoju. Oho, coś widzę nie w porządku. Rozumiem. Panna Joasia znów straciła posadę. Rączka sama chodzi, panience. Joasiu, kochanie, tak nie można. Wiem, ale co ja na to poradzę? Czy naprawdę nie ma mężczyzny, który by inaczej traktował kobietę? Czy taki chłop musi być zawsze natarczywy i obleśny? Ledwie dostanę nową posadę i chcę uczciwie pracować, już się zaczyna ta sama śpiewka. Och, jakie pani ma śliczne rączki, a oczęta pani ma jak gwiazdki, a wygląda pani dziś... Jak róża, jak zorza. I ma pani taki apetyczny nosek, i ma pani takie zachęcające usteczka, że nie mogę się powstrzymać i... Przepraszam cię. Ja tak odruchowo z przyzwyczajenia. Ale rączka bez uroku. Nie dziwię się, że wylatujesz z każdej posady. Och, łatwo ci mówić. Pracujesz w magazynie mód i masz do czynienia tylko z kobietami. Kobiety? Ależ to branża 100 razy gorsza od mężczyzn. Jak ci taka baba przyjdzie do magazynu, a zacznie grymasić, dokuczać, to chciałoby się być taką drągiem, a nie rączką. Trudno, moja kochana, szukajmy znów w drobnych ogłoszeniach. Cały feler w tym, że jesteś za ładna. No to jeszcze nie powód, żeby byle dureń mnie napastował. No na to nie ma żadnej rady. Chociaż, zdaje się, znalazłam radę. No, mam szlagierowy pomysł. Co? Najlepiej od razu spróbować. Osoby nieupoważnione nie mają prawa szperać w aktach. Niech Janowa skończy lepiej sprzątanie, bo przykre konsekwencje wyciągnę. 9 dochodzi. Termin prekluzyjny. O, takie to młode, a takie pyskate. Moja Janowo, gdyby nie moja osoba prawna, to cały ten interes byłby dawno bezapelacyjnie splajtowany. Na szczęście ja tu jestem i nie dopuszczam do ostatniej instancji bałaganu. Czy poczekalnia sprzątnięta? Bo spodziewamy się licznego zebrania. Klienty? Klienty z samego rana. Dziś przyjmujemy nową maszynistkę. O raju! Nowa? Co miesiąc nowa? A cóż to panna Krzysia była zła? Zła czy dobra, to nie leży w kompetencji Janowej. W ogóle wszystkie dziewczyny są przepisowo do luftu. Dzień dobry. Ja z ogłoszenia. Proszę siadać. Zaraz sprawa pani będzie zreferowana. Zwierzchność niebawem nadejdzie. Przepraszam pana, referenta. Ja chciałam zapytać dyskrecjonalnie, czy szef jest stary, czy młody? Jakby tu wypośrodkować.
w wieku upoważniającym. Aha. A jaki jeszcze? Odnośnie do kobiet jakiś nieśmiały. I trzeba z nim postępować sporadycznie i agresywnie. Agresywnie. O! Ja w sprawie posady. Proszę siadać. No jak stary przyjdzie, będzie heca. I podobno tylko z nim agresywnie. Wszystko fiume, moja pani. A przytem taki nieśmiały, że nawet się popatrzeć boi. Znam te typy. Cicha woda, brat Hroda. Takiemu to tylko rzeźnie winiątek w głowie. Proszę pani, uwaga, szef idzie. Pan daje panu radcy. Dzień dobry. Co to jest? Panienki, z ogłoszenia, panie radcy. Z ogłoszenia, panie. Albo później się przebiorę. Znowu się zeszły same malowane lale. Czy to Antoś dawał ogłoszenie? Dlaczego przepuszczono słowo skromna? Oszczędność, panie radco. Słowo kosztuje 50 groszy. Czy możemy zagaić recepcję ciała personalnego? Znowu zaczyna się zagaić recepcję ciała. Prosić. Proszę, panie. Tylko śmiały i prosto z mostu. Proszę, ma pani coś na świadectwo, coś? No to moje świadectwo, panie radco. Zwykle na każdej posadzie bawiłam bardzo długo, a szefowie byli ze mnie nadzwyczaj zadowoleni. Tak, zadowoleni byli. Nie, nie, ja niestety wolałbym osobę, która już pracowała u adwokata. Proszę bardzo. Wiem, że pan jest bardzo nieśmiały. Byłby pan na pewno ze mnie bardzo zadowolony. Co? Proszę wyjść, zaraz! Mnie robić propozycję? Antoś! Wyprowadzić tę panią! Co pan sobie myśli, stary dureń? Też? Niesłychane i oburzające. Samego rana takie przyjemności zawodowe. Proszę siadać. Więc... Co? Pan się mnie boi? Oto moje papiery. Czy pani wie, na czym pani siedzi? Proszę zejść z mojego biurka. To miejsce jest przeznaczone do pracy, a nie do jakichś takich tych drastycznych sytuacji. Zrozumiano? Antoś, to samo. Stary satyr, chciałby, żeby mu od razu na kolanach siadać. Dosyć, dosyć. Nikogo więcej nie przyjmę. Mogą panie iść i przyjść obtej. Ja nie będę angażował. Proszę iść, proszę iść, do widzenia, proszę iść. Pani pewnie klientka? Nie, z ogłoszenia. Pani też z ogłoszenia? Aha, no to proszę bardzo. Proszę, proszę. A ma pani jakieś świadectwa, takie papierki? Aha, dziękuję. Proszę, proszę, niech pan się. Świadectwa bardzo dobre, ale jakoś często pani zmieniała posadę. Nie podobało się nigdzie? Owszem, podobało mi się. Ale mężczyźni mają czasem takie wymagania, że jestem porządna dziewczyna. Brawo, brawo. Uczciwość w życiu najbardziej popłaca. Podobasz mi się, moje... Bardzo mi się podobasz. Tak. Proszę mnie nie dotykać! Pani mnie źle zrozumiała. O, już ja pana dobrze rozumiem. Wstyd, wstyd w pańskim wieku. Proszę mi oddać świadectwa. Ja się do takich rzeczy nie nadaję. Żegnam. Ależ daję pani najświętsze słowo. Przecież ja nie chciałem, nie miałam zamiaru. Wykręcam.
mnie dotyka w sposób nierządny. Proszę, błagam panią, niech pani zostanie. Angażuję panią. Dobrze, ale musi pan się zachowywać obyczajnie. Co do mnie? Zawsze. Mogę przysiąc. Antoś! Niech Antoś wejdzie. To jest nasza nowa maszynistka, panna Joasia. Niech Antoś pokaże pani Joasi wszystko, co trzeba i w ogóle tu pomóc, tak? Słucham, panie radny. No, więc. Ładny śmietnik. Czy te szuflady nigdy nie sprzątano? Jakoś do tego nie doszło. A to dlaczego? Żadna z panien jakoś tu miejsca nie zagrzała. Pan radca zawsze je rzucał. Z jakiego powodu? Wszystko przez miłość. Spojrzy taka na szefa i trup na śmierć zakochany. Jak to w tym staruszku? Ale skąd? Pan Lucherkiewicz to przecież nie szef, tylko dependent. Szef mieszka o piętro wyżej. I w ogóle to wysoka klasa. A do biura nie przychodzi? 10:30, a mecenasa nie ma. Podanie musi być koniecznie dziś w sądzie. Chyba zadzwonię do niego. Dlatego mnie pan budzi, skoro świt? Panie Lucherkiewicz, przecież powiedziałem panu wczoraj, że mam nocną konferencję. Co? Jak? Dziury w niebie nie będzie. Będzie dziura, będzie dziura. Podanie musi być koniecznie dziś złożone, panie mecenasie. No dobrze, już dobrze. Znam te nocne konferencje. Pewnie z panią Florą na dansingu. Daleko nie zajedziemy z tą Florą. Dzień dobry. Moje uszanowanie, panu mecenasie. Moje uszanowanie. Panie mecenasie, podanie marmurek kontra marmurek zaledwie rozpoczęte. Musi pan mecenas do końca podyktować. No, komu będę dyktował, jak nie ma maszynistki? Jest maszynistka, jest. Ach, tak. Świeżo zaangażowana, panie mecenasie. No to proszę ją przysłać do mnie. Już. Panno Joasiu, proszę tam do wewnątrz, do mecenasa. A więc to pani jest naszą nową... naszą nową maszynistką. Tak jest, panie mecenasie. A więc jak się pani nazywa? Joasia Wiśniewska. Joasia. Imię ładne, może, może. A więc panu Joasiu, zechce pani zdjąć tam spółki akty numer 103, 104. Panie mecenasie. To niech pani tam naciśnie. Bo tam na lewo. Tu nie ma żadnego aktu, panie mecenasie. Tu jest ciemno, ja się boję. Tak, cóż za niedolęga z pani, no. A gdzie pani jest? A tutaj są akta. Ja nie mogę dosięgnąć, panie mecenasie. Niech pani wyjdzie na krzesło. Stoi obok. Zechce pani przyjąć telefon. Kancelaria adwokata Rostalskiego. Tak, proszę? Kto mówi? Znajoma. Halo? Ach, to ty, Zosieńko. No co ty mówisz? Dla ciebie miałbym nie mieć czasu?
No przeproś, przeproś zaraz. Co? Masz nowego pieska. No patrz, nic mi nie mówił. Desne, nic mi nie mówił. Nie, nie, nic się nie stłukło. Nic ważnego. A do widzenia, kochanie. Pa. Znalazła pani na akta. Podyktuję pani zakończenie. A prędzej, prędzej. Dosyć czasu się zmarnowało. Przecież ja nie rozmawiałam przez telefon. Proszę nie mędrkować i pisać to, co będę mówił. Dobrze, będę pisała to, co pan będzie mówił. Ponieważ, jak zgodnie stwierdzają świadkowie, pozwany stale zaniedbywał swą małżonkę, nie łożył na utrzymanie domu, Mopsi, kto by się tego spodziewał? Mam zaszczyt prosić wysoki sąd, dwukropek, żebyśmy się tak mogli spotkać znów sam na sam Wilanowie. Po pierwsze, o ustanowienie separacji od loża i stolu. Wszystko. Za cenę jednego buziaka. Po drugie, o zabezpieczenie należnych alimentów na dochodach pozwanego. Chcę pani odczytać. Ponieważ, jak zgodnie stwierdzają świadkowie, pozwany stale zaniedbywał swą żonę, nie łożył na utrzymanie domu, Mopsi, kto by się tego spodziewał, co? Mam zaszczyt prosić wysoki sąd, żebyśmy tak mogli spotkać się znów w Wilanowie. Po pierwsze, stanowienie separacji od łoża i stolu, wszystko na cenę jednego buziaka. Po drugie, o zabezpieczenie należnych alimentów na dochodach pozwanego, bo jak można odmówić takiej słodkiej dziewuszce jak ty? Co to ma być? Pisałam słowo w słowo to, co pan dyktował. Oszalała pani? Przecież to nie ma odrobiny sensu. Ja tak myślę, panie mecenasie. Że chce pani wykreślić pisane bzdurstwa i przepisać wszystko na czysto. Może pani odejść. A niech przyjdzie tutaj pan Licharkiewicz. Słucham pana mecenasa. Drogi panie Hilary, gdzie pan miał oczy, żeby zaangażować tę pokrakę w okularach? Mecenasie, kochany, przecież to takie miłe dziecko. Miłe dziecko? Zupełny tuman. Jak ona wygląda? Za taki wygląd powinni aresztować. Dlatego, że brzydka, za to będzie mniej awantur z panią Florą, która jest zazdrosna o każdą maszynistkę. Ja angażuję maszynistkę, a nie pani Flora. Zrozumiano? Niech pan natychmiast wyrzuci to czupieradło. Czupieradło zostanie tutaj. Ser? Pani Flora. Przynajmniej nie będzie okazji do flirtu. Ale Floruniu, co ci w głowie? Nasz staruszek gada byle co. No, no, znamy dobrze pana mecenasa. Aha, dziękuję ci za śliczne kwiatki. A Florunia też pamiętała o babusiu? Przyniosła babusiowi 7 słonia. Słonik przyniesie szczęście. Dziękuję pięknie, Floruni. Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę na myśl o tym balu mody. Suknię będę miała FF, prosto z Paryża. Rozumiesz, tutaj takie cykiny, cykiny, a potem obcisną, 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 obcisną. Muszę dostać pierwszą nagrodę. Wiesz co, babuś? Pojedziesz zaraz ze mną do miary? Ależ, dziecko kochane, ja muszę za chwilę pójść do sądu, a przedtem jeszcze... To moją przyszłość, babuś, o moją karierę. Ależ moi klienci... Klientów jest dużo na świecie, a Florunia jest jedna, jedyna, no jedyna. O, podpisuj tam. Do podpisu, panie mecenasie. No proszę, proszę. No ładna to ona nie jest, ta twoja maszynistka. Ale dla ciebie w sam raz. Przynajmniej nie będziesz miał pokusy.
Nie masz mi się jej odprawiać. Panie Hilary, słucham. Wychodzę, wrócę może za godzinę. Panie mecenasie, trzeba iść do sądu, ważne sprawy. A więc pan załatwi te sprawy w sądzie? Pan mecenas wychodzi teraz ze mną w bardzo ważnym interesie. Do widzenia. Antoś, płaszcz. Prędzej, prędzej. Szatana, nie kobieta. Ona go zupełnie wykolei. Mecenas musi wyjść teraz ze mną w bardzo ważnym interesie, a pan, panie Lecherkiewicz, będzie miał później przyjemność pokryć z kasy biurowej koszty tej ważnej sprawy. Do widzenia. Żadnych wymówek. Zasiądziesz w jury. Ale pomyśl, czy to wypada? Skądże adwokat do opiniowania o Kiecka? Dyrektor Luftman może, redaktor Kotkowski może, tylko tobie nie wypada, co? Ja się na tym nie znam. Jury nie jest od tego, żeby się znać. Twoim obowiązkiem jest wystarać się dla mnie o pierwszą nagrodę, rozumiesz? Cała moja przyszłość zależy od tego, a ty chcesz zmarnować moją angażment, popsuć mi karierę. Laura, opamiętaj się. Moje uszanowanie państwu. Dzień dobry, pan Anselm. Pan mecenas Rostalski, członek jury balu mody. Aaa, skądże znowu? Powiedziałam członek jury i tak jest. Jakżeż tam suknia dla mnie? Ach, to cud, marzenie, création merveilleuse. Ach, nie mogę mówić o tym bez wzruszenia. Tout le monde sera wzruszę. Panno Klimciu, proszę przynieść model paryski dla pani mecenasowej. Pardon, dla pani Flory. W tej chwili, panie dyrektorze. Pan mecenas będzie łaskaw spocząć. Służę pani. Pan mecenas na pewno będzie z nas zadowolony. Dokładamy wszelkich starań, aby tymczasem pozwoliłem sobie dla orientacji maleńki kosztorys. Cena reklamowa, rabacik, wszystkie możliwe zniżki. Proszę pomyśleć, oryginalny model paryski. Jedyny na całym świecie. O, królowa, królowa egipska. Widzę, że pan mecenas jest oszołomiony. O tak, jestem oszołomiony. Rewelacja, rewelacja. Sensacja na balu mody. I pierwsza nagroda? Absolutna pewność. PKO! Ten model jest niezwyciężony, zwłaszcza jeżeli dodam mu efektu pani wdzięk. Szarm, urok, powab, prezencja. Podobam ci się w tej sukni? Podobasz mi się i bez sukni. I to jest bezwzględna sukni. Panu Klimciu, tu zebrałbym jeszcze un petit peu. Ciuć, ciuć. Będzie za ciasno, panie dyrektorze? Co? Za ciasno? Ja chcę ciasno. Ja muszę mieć wężową linię, rozumie pani? Pani nie będzie mogła się ruszać. Ja nie będę mogła? Dobra sobie. Panie Anselmie, jak się tutaj traktuje klientki? Ależ naturalnie, wężą linię, serpentin. Panno Klimciu, poemat. Poemat. Po prostu ballada balowa. Motopompa strażacka nie potrafi tak pompować jak ta Flora z mecenasa. Smog wodociągowy na forsę. Po prostu ja z panem Hilarym nie możemy nastarczyć. Pan Antoś pozwoli? Bardzo merci. Mecenas wiadomo, Letkiewicz. Od pracy coraz bardziej się wymiguje. Bardzo merci. Pani jest zupełnie sympatyczna osoba. Tylko tak jakoś dziwnie uczesana. No i jakże się udało z tym przebraniem? Znakomicie, nikt się nie połapał. Wszyscy myślą, że jestem taka biedna brzydula. A pan szef? Nawet nie raczy spojrzeć na mnie. No to świetnie, masz czegoś w ciała. A jak się nazywa? Adwokat Rostalski. O, a to pięknie trafiłaś na tego nowelasa. Znasz go? Naturalnie. Był dziś u nas z tą wydrą Florą. Wydra co? I on nie lepszy. Zawodowy kobieciarz i hulaka. Podobno przedtem był zupełnie inny. To ona wszystkiemu winna.
bronisz go. Ja? Także pomysł? Po prostu, co? Po prostu podoba mi się. Aha! Od miłości nic się nie wykręci. Przyjdzie sama mimo twojej chęci. Trafi celno strzałą, patrzysz już się stało, jak szalona zakochała się. Od miłości nikt cię nie uchroni, na to nie ma rady, nie ma broni. Porzuć gwałtą złudną, powiedz sobie trudno, pokam się bolą. Nareszcie trafiła się robotna panna, nie żadna lafirynda. Pewnie, zupełnie inna koncepcja. Kwintesencja pracy zawodowej. To też stary bardzo ją sympatyzuje i ona jego nawzajem. Pan Licharkiewicz jeszcze nie przyszedł? Nie mówiłem? Zaraz przyjdzie. W sądzie uskutecznia kasację. A pan mecenas? Mecenas zwyczajowo nie kwapi się przed 11:00. Szanowanie panu mecenasowi. Artur! Jestem, panie mecenasie. Co to za porządki? Kto mi tu przyniósł kwiaty? Nie wiem, panie mecenasie. Zabrać w tej chwili te śmiecie. I poprosić pana Joasię. Mecenas nie lubi kwiatów? Patrzeć nie mogę. Majątek mnie już kosztowały. A jednak kwiaty... Niech pani pilnuje swoich spraw i zostawi i mnie, i kwiaty w spokoju. Czy pan mecenas już jest? Jest. Aha. Co to za kwiaty? Skąd się wzięły tu kwiaty? Właściwie to tajemnica biurowa. Jak? No ale panu radcy powiem. Ona jest w radcyniu zakochana. Kto? Janowa? Absurd. Panna Joasia. Cóż to za głupie gadania? Z tym nie ma żartów. Poważnie, radcuniu. Straciła głowę. Chyba nie. To niemożliwe. A przecież nie jestem już młodzikiem. Miłość nie opiewa według metryki urodzenia. Zresztą praca jest kawalerem do wzięcia, nie? Zabrałem wszystko porządeczko, bo teraz w gabinecie. No słychać, panowie. Dzień dobry, Robercie, dzień dobry. Jak się masz, jak ci się powodzi? A kuku! Padał stokrotnie. Sądziłem panna Krzysia. Omyłka. Wypraszam sobie takie omyłki.
Biuro jest do pracy, a nie do jakichś chocków klocków. Chocków klocków przesada. Bal mody, będę bilet kupiłem. Podobno ty w jury, gratuluję. Ale żałuję, że się dałem namówić. Za to Flora pierwszą nagrodę. Słyszałem, że suknia poemat. Brawo, pani też na bal. Druga nagroda, gwarancja. Nie chodzę na bale. Szkoda. Wygląd, figura, klasa. Rzeczywiście szkoda. Poparłbym pani kandydaturę. Reklama dla biura. Okaz. Panoptikum. No dobrze, ale jeżeli przeciwnicy moje złożą dowody, że żona... Rozstrzygnięcie, czy to niemożliwe. Spóźnionego odwołania przekroczenie nastąpiło z ważnych i nieuchronnych przyczyn. Należy to już do właściwych władz. To ty? Uważaj, pilna sprawa. Muszę iść na bal. Tak, na bal mody. To nie takie proste, ale zobaczymy. I postaram się to załatwić. Jak pan mógł pozwolić, panią Zemię? Jak pan mógł dopuścić do tego? Wybaczy pani, myślałem, sądziłem. No gdzie się pani podziewa? Pracne telefony można odłożyć na później. Cała suknia spaskudzona. Odetchnąć nie mogę, takie ciasne. Kroku stąd ruszyć nie mogę. Może tak mam iść na bal mody, co? Przecież pani sama kazała. Można rozluźnić. Gdzie rozluźnić? Co rozluźnić? Bal za kilka godzin, a ja? Ach, wy wszyscy chcecie zmarnować moją karierę, moją karzmę, moje przyszłość. Tak, 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 tak. Tak, spaskudzić cudowny paryski model. Ach, a moja pierwsza nagroda? Ach, słabo. Suknia ma być poprawiona i odesłana do mnie najpóźniej na godzinę 7. Najpóźniej. No, ależ łaskawa pani. Co? Na pewno. Na pewno będzie odesłana. No. Sługa uniżony. Kłaniam się pięknie. Panno Klimciu, poprawić, odesłać najpóźniej na godzinę 7. Ależ to niemożliwe, w żaden sposób nie zdążymy. Trzeba wszystko pruć i szyć na nowo. Nic mnie to nie obchodzi. Musi się zdążyć. Panienki, proszę wszystko spruć i uszyć tak, jak było przedtem. Musimy odesłać najpóźniej na godzinę 7. To zupełnie niemożliwe. W żaden sposób nie zdążymy. Nic mnie to nie obchodzi. Musi się zdążyć. Chyba sfastrygujemy. Ej, jakoś tam będzie. W toalecie jest wszystko w porządku? Joasia! Nigdy bym cię nie poznała, wyglądasz tak cudownie. Jak ci się podobam w sukni z twojego magazynu? Ciu! Na miłość boską, gdyby się wydało, że potajemnie wyciągnęłam dla ciebie suknię. Klimcie, ale jestem taka szczęśliwa. Tak, tak. A jak pan Anselm teraz wejdzie i pozna tę suknię, jak amen wylecę z posady. Nie bój się, nikt mnie nie zauważy. Chcę tylko, żeby on mnie zobaczył, on jeden, Robert. Cały wieczór mam popsuty. Akurat teraz, kiedy poznałam księcia. Też pomyśl zapraszać do stołu tego pajaca. Nie znoszę go. Ależ pomyśl, książę, jeden z najbardziej wpływowych ludzi. A moja kariera, moje angażement? Krokiem się stąd nie ruszysz, dopóki nie wrócę. Thank you.
Nareszcie! Szukam, gdzie się tkwili. Ach, Florze, znowu pruła się suknia. Aha. Ale słuchaj, przed chwilą ujrzałam kobietę. Pojadam ci cudo. O, popatrz, widzisz? Tam, ta w tej jasnej sukni. Aha. Z tymi bufami. Musisz się dowiedzieć, kto to jest i z kim przyszła. Zobaczymy się przy naszym stoliku. Licz na mnie, specjalność, zbadam. Książę raczy wybaczyć, musiałam poprawić toaletę. Poprawiać taką doskonałość, takie olśniewające piękno. Robercie, mógłbyś zainteresować się sprawami jury? Już czas, abyś ty także coś dla mnie zrobił. Książę, tymczasem dotrzyma mi towarzystwa. Dobrze, ale na zawołanie. Oczarowany, straciłem głowę. Brawo! Suknia zapewne z Paryża. Och nie, z firmy Gusek Atleti. Cudownie. Ale niech to zostanie między nami. Dlaczego? O, pani pozwoli, przyjaciel, mecenas Rostalski. Ach, to pan? Słyszałam bardzo wiele o panu. Ale chyba nic złego. O! A mnie? Czy pani jest tutaj inkognito? Tak, prawie. Tak mi pani kogoś przypomina. A może już panią gdzieś widziałem? Może. Dałbym wiele, żeby wiedzieć, kim pani jest. Nikim. Tajemniczą nieznajomą. Piękną nieznajomą. Piękna nieznajoma. Cudo. U sobą pierwsza nagroda. Kupię 200 głosów. Przyforsuję. Niech żyje! Od miłości nikt się nie wykręci. Jest pani czarująca. Cudna. Urocza. Gotów jestem zakochać się po raz pierwszy w życiu. I ja mam w to uwierzyć. Musi mi pani uwierzyć, bo... Słowa nie przekonają. Więc co mam uczynić, ażeby mi pani uwierzyła? Musiałby pan się bardzo zmienić. Mówią, że pan jest lekkomyślny, zmienny, niedbały. Tak mówią. Że pan trwoni życie na błahej miłostki, na pierciki, że pan zaniedbuje pracę, nocy hula, dzień ziewa. Nie, 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 to nie dla mnie. Ładna opinia o mnie, co? Nie tyle ładna, co trafna. Poprawię się, bo chcę się pani podobać. No, zobaczymy, czy pan dotrzyma słowa.
to koniecznie odnaleźć. Bezczelność, że starzy mnie tak zostawić. Preferowała pani księcia? Robert zastosował się. Proszę nie mędrkować. Chodźmy. Jest. Siedzi tam. Już ja się z nim rozprawię. Ależ proszę mnie puścić, czy pan oszalał? Robercie, proszę w tej chwili ze mną. Pani wybaczy, na chwilę. Czy można? Któż to jest ta podniecona osoba? A to jest jego ciotka. Raczej jego kuzynka. Mam dla pani niespodziankę. Proszę. Piramidalne. Ale jeszcze nie powiem za nic. To skandal, jak ty mnie traktujesz. Zjawia się jakaś pierwsza lepsza i ty nagle nie zauważasz mnie. Kazałaś mi przecież odejść. Chciałaś pozostać z księciem. I dziękuję za towarzystwo. Poradzę sobie sama. Książę, właśnie szukałam pana. Nie mogłam się pozbyć moich nudnych opiekunów. Wszyscy podziwiają to, co ja uwielbiam. Szanowna pani! Szanowna pani! Pani Floro, może wody? Proszę mi dać spokój! Książę, książę mnie odwiezie do domu! Taka kompromitacja! Dlaczego właśnie dziś ma być ten wielki dzień, gdy wyznam ci mą miłość bez wahań i drżeń? Dlaczego właśnie dziś nie mogę tego skryć, bo wiosna każe kochać i marzyć i śnić? Patrz te drzewa w ogrodzie, aż białe od bzów, odżyły znów, zakwitły znów na wahania, refleksje, nie pora, nie czas. Słońce wyśmiałoby nas. Dlatego właśnie... Czy mógłbym panią poprosić o tę różę na pamiątkę? Na jeśli pan lubi kwiaty. Bardzo. Spytam się, czy kochasz, odpowiesz mi tak. Pardon, może przeszkadzam? Robercie, ważna sprawa. Jury, obowiązek. Przepraszam bardzo. Za chwilę wrócę. Flora kaput, skandal z suknią, spazmy. Książę odwiózł ją, ale my są. Nie obchodzi mnie. Aha, bywa. Idź do jury. Wiesz, kto wybrany? No. Zbaraniejesz. Idę. A ty pilnuj tej damy. Pilnuj jej jak oka w głowie. Licz na mnie, zrobione. Na chwilę niespodzianka, piramidalne. Niespodzianka? Jury, pani pierwsza nagroda balu mody. Pyszne, co? Jak to ja pierwsza nagroda? Ja sam 200 głosów. Ależ to straszne. Dlaczego straszne? To straszne, gdybym miała tak się pokazać. Muszę poprawić suknię, przypudrować się. Przepraszam pana bardzo. Ale prędko, jury czeka. Ucieszyła się, brawo. Klimciu, co się stało?
Ach, miałam straszną awanturę o suknię Flory. Anselm wścieka się. Ach, Boże, głowa mi ten. Słuchaj, a ja mam dostać pierwszą nagrodę na bal. Ty? Ja, co to będzie? Anselm pozna suknię, wszystko się wyda, co będzie? Co robić? Uciekaj stąd natychmiast, proszę cię. Ale ja muszę odnaleźć Roberta, muszę powiedzieć mu, że... Chcesz paradować po sali w tej sukni, tak? A nie mi się bacz. No to ja napisz. Tylko prędko, błagam cię, pospiesz się. Zechce pan wręczyć tę karteczkę adwokatowi Rostalskiemu. I temu panu, który był ze mną. A, dobrze, proszę. Dziękuję pani. Proszę wręczyć tę karteczkę panu René, tancerzowi. Dobrze, proszę pani. Mam tu dla pana karteczkę. Chyba to będzie ta. Ale kiedy my nie wiemy nawet, jak się ta pani nazywa. Panowie. Przypadkowo jestem w jej towarzystwie. Zaraz ją tutaj poproszę. Mam tu karteczkę dla pana mecenasa Rostalskiego. Od tej pani, co tutaj siedziała. A, dobrze, doręczę mu. A gdzie jest ta pani? Odjechała. Jak to odjechała? Tak. Odjechała? Gdzie ona jest? Odjechała. Odjechała? Tak. Przecież miałeś jej pilnować. Cicho! Nawet nie wiem teraz, jak ona się nazywa. Została tylko ta róża. Och, ty kretynie! Ale przecież ja w tej... 200 głosów, koszty, starania i to jest nagroda. Zaraz po nie oczyszczę. Tymczasem, szanowny pan, to zaczeka. Tu nikt nie wejdzie, nie? Anselm powiedział, że możemy się już wszystkie rozbierać i pójść do domu. No to świetnie. Więc kto w końcu dostał pierwszą nagrodę? Jakaś nieznajoma. Nieznajoma? Czy to możliwe? Szanowni państwo, mam zaszczyt podać wynik głosowania jury balu mody. Komitet nasz stanął przed trudnym zadaniem wyboru najpiękniejszej i najwytworniejszej spośród tylu pań pięknych i wytwornych. Za chwilę ujrzą państwo sami na tej estradzie królową dzisiejszego wieczoru. Uszanowanie panu mecenasowi? Co, nie ma jeszcze nikogo? Zaraz przyjdą. Godzina 9, powinni już być? Postaram się zmienić te porządki. Przyjdź mi pocztę. Słucham pana mecenasa. Wyrzucić te wszystkie niepotrzebne śmiecie. Zajmują tylko miejsce. Zabierz te słonie. No prędzej, rusz się. Gdzie wazonik? Jaki wazonik? No ten, który tam stał. Dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę się spóźniłem. Ale parę minut, prawda? Mecenas zwariował. Przyszedł z samego rana, wyrzucił wszystkie słonie z biurka i żąda wazonu. Nie takiego, co? Mecenas zwariował i już jest w biurze. Dziwna historia. Antoś, moją biurową marynarkę, proszę. Proszę wszystkich do mnie! A na przyszłość proszę przychodzić do biura punktualnie. Spóźniłem się o kilka minut pierwszy raz od 7 lat, panie mecenasie. Wstyd! Pan powinien dawać przykład. I w ogóle jak pan wygląda? Czy tutaj jest plaża, żeby się tak rozbierać? Jak widzę z dzisiejszej poczty, sprawa marmurek kontra marmurek jeszcze nie jest załatwiona. Każdy myśli tylko o niebieskich migdałach, a nic się nie robi.
Panna Joasia przyniesie mi to, co wczoraj napisała. A teraz marsz do pracy. Rozkaz, panie mecenasie. Tyle lat przychodzę punktualnie i akurat właśnie dziś. Coś takiego. A daj mi spokój z tą marynarką. Przebierania mi się zachciało. Oj. Proszę? Co pani robi? Proszę to zostawić. Pan mecenas przecież nie lubi kwiatów. To nie pani rzecz. Proszę nie wtrącać. Kancelaria adwokata Rostalskiego. Znajoma. Pan mecenas jest teraz zajęty. Doskonale. Od dzisiaj nie ma mnie dla znajomych. Biuro jest do pracy, a nie do prywatnych rozmów telefonicznych. Rozkaz, panie mecenasie. A niech tutaj przyjdzie pani Hierkiewicz. Przyjdę. Pan mecenas właśnie radcę prosi, niech pan radca tam się zaraz głosi. Tra ta 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 ci ta tra la 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 li la 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 li la li. I tam na miejscu niech pan się dowie, kim jest nieznajoma dama. A może to jest niebezpieczne? No skąd? Sprzedali jej suknię, więc chodzi tylko o to, żeby się dowiedzieć, kto kupił tę suknię. Oczywiście dyskretnie. Ja sam tam nie pójdę, bo mnie tam znają. A, kto kupił tę suknię? O, dyskretnie. Skandal! Widocznie ktoś z personelu potajemnie wyniósł suknię. Ależ, panie szefie, suknia wisi na swoim miejscu w szafie. To jest właśnie podejrzane. Kompromitacja firmy. Winszuję, winszuję. Wspaniały pomysł. Wszystkie gazety o tym piszą. O, widział pan? O, tutaj. Sensacja balu mody. Tajemnicza dama w sukni z firmy Gusin Katley, obrana królową balu. Tajemnicza dama. Kapitalny tryk reklamowy. Oczywiście pański pomysł. Winszuję, winszuję. Mój pomysł? No naturalnie, z tej niestrudzonej głowy. Czego panie stoją? Wszystkie do pracy. Voilà. Tak się robi reklama. Klientela zacznie się tłoczyć. Wszystkie najelegantsze damy. Pardon? Klientka. Przepraszam, czy to firma... Chodź naturalnie, czym mogę panu służyć? Proszę bardzo, pan pozwoli. Proszę bardzo. Zechce pan łaskawie spocząć. Dziękuję. Słucham? Tak. Przychodzę w pewnej dyskretnej sprawie. Dyskretnej? Rozumiem. Szanowna małżonka o niczym się nie dowie. Tu nie idzie o moją małżonkę. Rozumiem. Dla żon się tu nie kupuje. Za drogo. Jednym słowem chodzi o inną osobę. Tak jest. I właśnie ja... Wszystko w porządeczku. Największy wybór. Ostatnie fasony. Panienki, prezentujemy modele. Jest w czym wybierać. Proszę. O, model Printemps. Zachwycający. Płaszcz gronostajowy. Suknia demi-style. Lekkość zefiru, czar orchidei. Toaleta petite soirée. Sobole. Model Harmonie. Bordiura z koronek. Proszę zwrócić uwagę na linię. Jedyna w swoim rodzaju. Panie, ja nie chcę ani linii, ani płaszcza, ani sukni. Rozumiem. W lot odgaduję. Desu. Halo? Prezentujemy Desu. Model Petit Rien. Walc wojenia. Hymn na cześć kobiecego ciała. Kombinacja Barbe Bleu. Poemat z koronek. Muzyka dobrego gustu. Aplikacja Lyric. Proszę zwrócić na... Mój panie, co to wszystko ma znaczyć? Proszę pana, ja w ogóle nie w tym celu. Pan mnie źle... To jest naprawdę szczyt bezczelności. A żeby człowiekowi starszemu na poważnym stanowisku pokazywać takie te... że też policja takie rzeczy toleruje. To jest bezwstyd i demoralizacja. Ale szanowny panie, demonstrujemy tylko same najnowsze modele. Masz.
Mam najnowszy model. 30 lat miałem go. Wyglądał prawie jak nowy. Sensacja na balu mody. Królową mody obrano jednogłośnie pewną tajemniczą damę, której uroda zaćmiła... Halo? Żaluję. Pan mecenas w godzinach biurowych nie przyjmuje żadnych prywatnych telefonów. Brawo. Jestem, witam cię, Robercie. Wczoraj się wstawiłem tak okrutnie. Nie przeszkadzaj mi, widzi, że pracuje. On pracuje. Zwariował go silna gorączka. Kładziesz tutaj jak do obory, pleciesz 3 po 3 i zabierasz mi czas. No wypraszam sobie. Ależ mój drogi, no trozum, ważna sprawa, szerszej na famy. Nie mam czasu teraz na głupstwa, wynoś się. Wobec tego idę, żaluj. List od nieznajomej zostanie tu. Adresa zwariował, tak powiem. List od nieznajomej? I dopiero teraz mi o tym mówisz? No. Ale człowieku, zrozum, że przecież ja jestem w niej po uszy zakochany. Siadaj. No tam jest, że ten... O, panu Jasiu, przerwiemy teraz na chwilę pracę, bo muszę coś bardzo ważnego omówić. No dawaj. Już, dawaj. Do mnie, od niej. Liścik bardzo krótki. Natomiast wymowny. Panu Jasiu. Od miłości nikt cię nie kręci. Przyjdzie sama mimo twoich chęci. Trafi celno strzało, patrzysz, już się stało. Jak szalona zakochałam się. Od miłości nikt się nie uchroni. Na to nie ma rady, nie ma broni. Rzućmy walkę złudną i powiedzmy trudno. Kocham się w luz, tak chcę. Cudne futerko. Co prawda popełniasz dla mnie nadużycia, biorąc z magazynu suknię i futra, ale cel uświęca środki. Klimciu, jesteś aniołem. No, te czułości zostaw dla kogo innego. I zmykaj, bo się spóźnisz na randkę. Nie szkodzi. On będzie czekał tak długo, dopóki ja zechcę. Bo od miłości nikt się nie wykręci. Przyjdzie sama mimo twoich chęci. Straci celno strzało. Patrzysz, już się stało. Jak szalona zakochałam się. Od miłości nic się nie uchroni. Na to nie ma rady, nie ma broni. Porzuć walkę złudną. Powiedz sobie trudno. Postrestant dla AK. No, nad żadnym listem jeszcze się tak nie namordowałem. Wszystko wydaje mi się takie banalne. Posłuchaj, czy to możliwa forma? Czytaj, ocenię, powiem zdanie. Najpiękniejsza pani. Liczę minuty dzielące mnie od tej chwili, kiedy się znowu zobaczymy. To, co odczuwam, nie jest przelotną sympatią. To prawdziwe i gorące uczucie. Banał, idiotyzm.
Aha. A ty jak byś napisał? Zupełnie inaczej. Współcześnie. Słowami wieszczów. Mala kobietko, czy wiesz, to ta pierwsza miłość tak się zaczyna. Każdemu wolno kochać. Miłość ci wszystko wybaczy. Musisz, musisz, musisz. Podpis Robert. Kretyn. Robert Kretyn? Bardzo trafne. Zostanie tak, jak napisałem. Pani, zdaje się, czeka na kogoś. On nie przyjdzie. Też? Proszę pana. Panno Joasiu, wczoraj była pani taka wesoła, dziś taka smutna. Zmartwienie. Proszę pana, gdyby pan spotkał kobietę, która się panu podoba. Panno Joasiu, właśnie... I gdyby pan tej kobiecie nadskakiwał. I gdyby panu wyznaczyła randkę. Randkę? Z chacki. No więc spotkanie. Czy przyszedłby pan na umówione miejsce? Ja? No tak. Czy też pozwoliłby pan jej wzdychać i czekać na próżno? Panno Joasiu, proszę mi wybaczyć. Jestem trochę zaskoczony, że to właśnie mnie pani wybrała. Bo do pana mam największe zaufanie. Och, proszę pana, niech pan mi powie szczerze. Panno Joasiu, w moim wieku już się nie wierzy się w miłość od pierwszego wejrzenia. Tym niemniej, od pierwszej chwili, że tak, od pierwszej chwili była mi pani sympatyczna. Pani te taka pracowitość i taka ta skromność i inne... Tak liczne, bardzo liczne zalety umocniły we mnie właśnie tę sympatię. Ale cóż, nie jestem już lekkomyślnym młodzikiem, prawda? I to, co mógłbym ewentualnie dać kobiecie, nie wiem, czy pani... Wystarczy. Wystarczy. Może pan dalej nie mówić. W takim razie z mojej strony nie ma przeszkód. Przyjdę na tę randkę. Choć przysięgam pani, że to będzie pierwsza randka w moim życiu. Więc cóż pozostaje uczynić? Otworzy drzwi. Antoś otworzy. Pani zrozumiała moje intencje? Zrozumiałam. Antoś otworzy. Chcę mówić z adwokatem. W jakiej sprawie, proszę? Bardzo ważnej sprawie. Godność pana? Kowalski! Proszę zameldować. Zaraz zamelduję. Pan będzie nas prosił. Proszę, niech pan siada. Przychodzę do pana... W okropnej sprawie, jako do specjalisty od procesów rozwodowych. Słucham pana. W grę wchodzi tu moja żona. Rozumiem. Zdradza mnie. Tak, panie, mam dowody. O, wpadł mi tu w ręce list pisany do Nina w poster restante. Proszę, niech pan posłucha, co Gach pisze do niej. Najpiękniejsza pani, liczę minuty dzielące mnie od tej chwili, kiedy się znowu zobaczymy. To, co odczuwam, nie jest przelotną sympatią. Ładnie zaczyna gagatek. Fachowy drań, co? Rzeczywiście. To prawdziwe i gorące uczucia. Każde słowo wypowiedziane tej pamiętnej nocy głęboko zapadło w moje serce. Oddałbym życie za jeszcze jedno spotkanie. Czekam tęsknie, Robert. I cóż pan na to? Za nie mówiłem. Jeszcze jedno spotkanie. To niezbity dowód, że się już spotykali. Ale ja go znajdę, tego hunswota, dążłana w luczy kija. Ja mu pokażę, temu chłystkowi, w
flirciarzowi spod ciemnej gwiazdy. Spokojnie, panie Kowalski. Nie chcę. Niech on mi tylko wpadnie w ręce, ten łobuz, łajdak, hultaj, ten czarny charakter. Mówmy spokojnie. Z tego listu wcale nie wynika, że żona pana zdradza. I to mówi pan, specjalista od spraw rozwodowych. A pamiętna noc, a czekam i tęsknię, ale ja już sobie z nim sam poradzę. Niech no tylko znajdę tego Roberta Diabla. Wie pan, co z nim zrobię? Co? Pan się jeszcze pyta, co? Zastrzelę jak psa. Rozumie pan? Chyba nie zechce pan... Owszem, zechce! ...unieszczęśliwiać się. Aha, ja się nie boję niczego. Druga kulka przeznaczona jest dla mojej żony. Ale przedtem muszę znaleźć tego Roberta, tego lotra, łajdaka, bandytę, kanalię, rabusia, zbója, rzezimieszka, szubrawca, oczajdusze. I ja go znajdę. Ręczę honorem. Nie mam czasu. Idę go szukać. Żegnam. Ładna historia. Więc ona ma męża. I w dodatku takiego. Zrozum pan, panie Hilary. Ja ją kocham. No. Gdyby pan znał to uczucie. Może i znam, panie mecenasie. Rozumiem pana doskonale. Musi pan skomunikować się z panią Kowalską. Tylko ostrożnie i dyskretnie, aha, żeby nie wywołać jakiejś katastrofy. Dobrze, pomówię z nią i powiem jej, żeby zapomniała o panu raz na zawsze. Ach, nie, broń Boże. Należy ją tylko wybadać, czy zechce się rozwieść z tym tyranem i zostać moją żoną. Co? Pan mecenas chce się żenić? Tak, z tą kobietą tak. Wobec tego musi pan, panie mecenasie, zlikwidować te swoje romanse, a przede wszystkim zerwać z panią Florą. A już naturalnie. Dzisiaj jeszcze się z nią rozmówię. Brawo. W takim razie ja porozmawiam z panią Kowalską. Proszę na mnie liczyć. Dziękuję bardzo. Antoś, palto, wychodzę na miasto. A pani, panno Joasiu, zechce łaskawie odłożyć akta do szafy tam w gabinecie. Co to za jęki? Niech pani przestanie. Flora, to ty? Chcę się z tobą zobaczyć. Co? Przyjdziesz do mnie? No dobrze. O godzinie 8:30. Czekam. Pa. Adwokat Rostalski. Kto mówi? To mówi nieznajoma. To jest znajoma z balu. Na miłość boską. Niech pani będzie ostrożna. Muszę pana widzieć koniecznie. Ale koniecznie dziś wieczorem. Tak. Zaszło coś bardzo ważnego. Dzisiaj wieczorem o 8:30? Niestety nie mogę. Może trochę wcześniej. Wcześniej? Wykluczone. No więc powiedzmy... O 8:00. W Ziemiańskiej w Alejach. Do widzenia.
byliśmy bardzo nieostrożni. Panie mąż na pewno nas śledzi. Mój mąż? Ale skąd pan wie, że ja mam męża? Dlaczego się pani śmieje? Nie widzę w tym nic zabawnego. Ale czego pan się boi? Chodźmy stąd natychmiast. Lada chwila może stać się nieszczęście. Co się stało? Na miły Bóg, niech się pan nie odwraca. Chodźmy stąd prędko. Płacić. Szczęście nie zauważył pani. Kto? Pani mąż. Ach, zostawmy go w spokoju. Chodźmy po prostu do innej kawiarni. Nie, nie, lepiej nie. W ogóle nie powinniśmy się tymczasem widywać. Najlepiej będzie, jeżeli się od razu pożegnamy. Ach, tak. Dochodzi w 9:30. Nie przeszkadzam. Do widzenia. A, do widzenia. Wszystko w porządku? Tak, proszę pana. No to Janowa nie będzie mi potrzebna. Może Janowa pójść do kina. Mogę? To ja pójdę na Smocarskie. Pani? Proszę, niech pani pozwoli. Przepraszam, jeśli przeszkadzam, ale zdaje się, że pan włożył do swojego palta moje rękawiczki. Zaraz, zobaczę. Być może. W moim palcie nie ma pani rękawiczek. Nie ma? Ach, zapomniałam. Włożyłam je do mojej torebki. Rzeczywiście. O, zdaje się, że ktoś ma przyjść do pana. Właściwie tak. To jest moja ciotka. Ciotka. Tak, ciotka. I sądzę, to jest... myślę, że nie powinna pani tutaj pozostać. Bo jeżeli mąż pani się dowie, że pani u mnie, to jest tutaj, to... Mąż, co pan się uwziął z tym mężem? Ale tu jest bardzo miło u pana. Pamięta pan na balu? Dlaczego właśnie dziś ma być ten wielki dzień, gdy wyznam ci mą miłość bez wahań i drżeń? Dlaczego właśnie dziś nie mogę tego skryć, bo wiosna każe kochać i wierzyć i śnić? Jakby to cudnie było, gdyby... Gdyby? Gdyby nie pani mąż. Ach, mój mąż nie obchodzi mnie wcale. Nie kocha go pani? Nienawidzę go, tego potwora. I gotowa go pani porzucić? Jeżeli pan przeprowadzi rozwód, panie mecenasie... Wtedy będę mógł... Zdaje się, że ktoś dzwonił. Tak? Nie słyszałem. To ona. Ciotka? Tak, ciotka. Nie powinna panią tutaj zastać. Wyprowadzę panią przez kuchnię. Żeby nie zgorszyć starej cioci. Tak, po co ją gorszyć? To taka stara dewotka. O właśnie. Taki smutny, taki be. Tęskniłeś za Florunią? Nie, właściwie to chciałam ci powiedzieć, że... Nie mów już nic. Nie mówmy o tym lepiej.
Już mi przeszło. Kochasz Florunię? Ależ... Nie, ależ tylko, czy kochasz Florunię? Kiedy właśnie chcę ci powiedzieć, że właśnie... Pan mecenas dzwonił? Co to? Masz nową służącą? A właśnie. Janowa wyjechała i dała zastępstwo. Znaczyć, Robercie? Na co sobie panienka pozwala? Proszę to w tej chwili zostawić. Tak, właśnie. Proszę. Pan mecenas mówił, że ma przyjść ciocia, więc ja to wszystko zostawiam dla cioci. I mogę służyć wodą? To jeszcze z wszystkiego! Robercie! Spokój się, nic się nie stało. Niech pani stąd wyjdzie. Wynosić się stąd, ty bezczelna dziewczyno! Ciocie przychodzą do pana mecenasa. Przed kwadransem mnie się pan oświadczał, a teraz to ciocią się pan migdali. Klamca pan jest, uwodziciel bez sumienia, cygan pan jest. A teraz ani chwili dłużej tutaj nie zostanę. Gwiżdżę na pana! A więc tak, romansik z pokojówką, co? Dobrze, że pana spotykam. Witam panią. Z Robertem wszystko skończone. To latr. Co słyszę, Robert? Opowiem panu wszystko po drodze. Ale oczywiście pan jest człowiekiem zupełnie innego pokroju. Pan jest bardzo miły. Eureka, Fadler. Halo? Joasiu, zlituj się. Muszę mieć z powrotem futro najpóźniej w południe. Będzie skandal. Wylecę z posady. Dzień dobry. Dzień dobry, Cezary. Panie Hilary. Tam. Proszę na chwilę do mnie. A, proszę. To futro jest własnością pani Kowalskiej. Należy jej to futro odesłać możliwie szybko i możliwie dyskretnie. Proszę na mnie polegać. Pani Kowalska otrzyma swoje futro możliwie szybko, możliwie dyskretnie. A więc do widzenia, panie Hilary. Do widzenia. Wrócę za chwilę. Panie mecenasie, jeszcze w związku z tą sprawą chciałem o jedno zapytać. Czy należy... Szanowna pani pozwoli. Panno Joasiu, zechce pani nas zostawić samych i żeby nikt nam nie przeszkadzał. Dobrze, proszę pana. Proszę. Łaskawa pani domyśla się zapewne, w jakiej sprawie ją tu prosiłem. Właściwie nie mam pojęcia, może jakiś spadek. Raczej upadek. Nie rozumiem. Bo też doprawdy trudno zrozumieć. Ale to jest rzecz gustu. A zatem, łaskawa pani, nie owijając bawełnę, małżonek pani wie o wszystkim. O czym? Wpadł mu mianowicie w ręce pewien list pisany postrestan. Rany boskie, on wie? Spokojnie, spokojnie.
spokojnie, łaskawa pani. Na szczęście małżonek pani nie wie jeszcze, kto jest tym wielbicielem pani. A my powinniśmy sprawę postawić jasno, dopóki nie jest za późno. Musi pani zapytać własnego sumienia, czy pani naprawdę kocha tego człowieka? Panie mecenasie, cóż, chwila słabości, przystojny chłopiec. Owszem, może się podobać, ale trzeba się zastanowić, czy to uczucie jest dość głębokie, aby poświęcić dlań długoletnie, tak, długoletnie węzły małżeńskie. Czy to przypadkiem nie był chwilowy wybuch temperamentu? Jestem tylko słabą kobietą. No tak, przypuśćmy. Przyznaję, to był lekkomyślny krok, ale teraz bardzo żałuję. Ach tak, więc nie zamierza pani wyjść za niego za mąż? Pan żartuje chyba. Ja? Przecież ja mam dorastającą córkę i ja miałabym dla takiego typa, dla takiego żygolo. No, żygolo, typ to może troszkę za mocno powiedziane, choć czasem bywa lekkomyślny. No, cieszę się, że odezwał się w pani głos rozsądku. Po prostu przestaniecie się widywać, zapomnicie o sobie. No, teraz proszę zabrać to futro. Zabrać? Przecież to nie moje futro. Jak to? Przecież pani była u niego. Byłam, byłam. I kiedy pomyślę, że to ostatni raz, ale przysięgam ostatni. No brawo. No ale proszę pani, niechże pani zabierze to futro. O co panu właściwie chodzi? Lepiej zabrać od razu, po co ma nocy. Czy pan zwariował, czy ale, co? Ale proszę pani, naprawdę nie rozumiem, dlaczego się pani... Jak mam to rozumieć? No, prezenty? Nie. Od niego? Ja jestem uczciwą mężatką. Ja, ja mogę takiemu dawać, a nie brać. Także coś rzeczywiście. Oszalał pan? Tej babie chciał pan to futro podarować? Aż panie mecenasie, przecież pan mecenas sam poprosił, ja chciałem ten sposób. Ależ panie mecenasie, przecież to jest pani Kowalska. Co? Pańska Kowalska. To ma być moja Kowalska? No, ta nieznajoma dama. Ależ panie Chinary, ta moja nieznajoma dama to jest cudna, śliczna, młoda kobieta. No, w takim razie... W takim razie panie Chinary. W takim razie może ta moja nieznajoma wcale nie jest zamężna. Kowalska, młoda, cudna, piękna, nieznajoma, niezamężna. Nic nie rozumiem. To bałwan ze mnie. Panno Joasiu! Podoba się pani to futerko? Tak, tylko chciałam sobie przymierzyć. To pewnie bardzo kosztowne futro. Bardzo kosztowne. To prezent ode mnie dla pani Flory. Antoś? Jestem. Zanieś to futro na górę do mojego mieszkania. Słucham, panie mecenasie. A panią poproszę do siebie. Podyktuję pani list. Proszę pisać. Nieznajoma damo. Nie znajduję słów oburzenia na wczorajsze pani zachowanie. Naraziła mnie pani na kompromitację z
tym skandalicznym wystąpieniem w roli pokojówki, na co chyba niczym nie zasłużyłem. Wobec tego uważam naszą znajomość za ostatecznie skończoną. Robert, dlaczego pan nie pisze? Bo pozwolę sobie zauważyć, że nie jestem do prywatnej korespondencji. Co się pani stało? Pan jest człowiekiem bez sumienia. Pan nie może zrozumieć serca kobiety. A cóż panią może obchodzić ta obca kobieta? Obca? Zresztą sam dokończę i wyślę. Dziękuję pani. A ja w ogóle dziękuję za posadę. Ja nie mam zamiaru pracować dłużej u takiego moralnego sadysty. Podług umowy może pani wymówić tylko na 3 miesiące z góry. Nie mam zamiaru pozbywać się tak znakomitej pracownicy. Trochę opryskliwej, kapryśnej, ale... No, do widzenia. Wrócę, jak się pani uspokoi. Klimciu? Tak, to ja. Futro jest u niego w mieszkaniu. Co ja mam robić? Rób co chcesz, futro muszę mieć. No wiesz, na to się nie zdobędę. Dobrze, dobrze, dobrze. W dodatku jeszcze złodziejka. Kto by się tego spodziewał? Ja nie jestem złodziejką. Ja muszę oddać. Klimcia może stracić posadę. Nie płakać. Ja tylko żartowałem, bo chciałem cię zdemaskować, moja mała, nieznajoma damo. Panie mecenasie, już wiem, już wszystko rozumiem. A to jest mój prezent zaręczynowy. Jaka śliczna. Nic nie rozumiem. Chyba sfastrygujemy. Ej, jakoś tam będzie. Do podpisu, panie mecenasie. No proszę, proszę. Cena reklamowa, rabacik, wszystkie możliwe zniżki. Proszę pomyśleć, oryginalny model paryski. Jedyny na całym świecie. O, królowa, królowa egipska. Widzę, że pan mecenas jest oszołomiony. O tak, jestem oszołomiony. Druga kulka przeznaczona jest dla mojej żony, ale przed muszę znaleźć tego Roberta.